Wymiana oświetlenia ulicznego wzdłuż linii tramwajowej pomiędzy Rakowem a Północą to jedna z największych inwestycji oświetleniowych prowadzonych na terenie naszego miasta. Łącznie w różnych częściach Częstochowy stanie 150 nowych słupów oświetleniowych. Zamontowane zostaną również 382 oprawy uliczne typu LED. Przy okazji wielkiej przebudowy starej linii tramwajowej nieprzypadkowo wymieniane są także nie tylko przy linii tramwajowej, ale także po przeciwnych stronach ulicy słupy oświetleniowe, oprawy oświetleniowe, które są instalowane na słupach trakcyjnych powstających także przy modernizacji sieci, bo to po prostu osobne zadanie, które jest równolegle realizowane przez Miejski Zarząd Drogi Transportu w Częstochowie. Pierwsze efekty inwestycji widać już przy Alei Pokoju, gdzie wybudowano 43 słupy oświetleniowe i zamontowano oprawy typu LED. Od pętli tramwajowej przy Kucelińskiej poprzez wiadukt nad torami PKP do skrzyżowania ze stakadą, przy estakadzie z Aleją Wojska Polskiego. Tam myślę, że już po zmierzchu mieszkańcy mogą czuć się rzeczywiście komfortowo i tak komfortowo będą się czuli także w ciągu Alei Wolności, Alei Kościuszki, Alei Armii Krajowej, no i do samej pętli na północy, chociaż na samej północy mieliśmy wymianę oświetlenia jakiś czas temu w ramach innego zadania, ale tak naprawdę od północy do południa miasta, na tej głównej osi, będziemy mieć oprócz nowej sieci tramwajowej tak naprawdę nową sieć oświetleniową. Całkowity koszt inwestycji realizowanej w ramach programu Lepsza Komunikacja w Częstochowie to 3 400 000 zł. Zakończenie tej inwestycji, jak i przebudowy infrastruktury tramwajowej planowane jest na początek przyszłego roku.